Cześć drogi słuchaczu. Witam Ciebie w naszym podcaście Eteria Nieruchomości, w którym to dzielimy się naszym doświadczeniem biznesowym i mówimy tylko o tym, co faktycznie działa oraz przynosi efekty. O inwestycjach, rozwoju i możliwościach w nieruchomościach, jeżeli to cię interesuje i chcesz od życia czegoś więcej, to jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszym odcinku porozmawiam o tym, jakie są prognozy na rynek 2023 oraz czy pęknie bańka nieruchomości? Z tej strony Cezar Ancula i zapraszam Ciebie do wysłuchania. Mamy już luty, także 2023 rok zaczął się już na dobre. Styczeń za nami i kolejne 11 miesięcy przed nami. No i sobie wyjmiemy, że tak powiem, szklaną kulę i powróżymy sobie dzisiaj co to się wydarzy w najbliższym roku, czy w najbliższych kilku latach. No a czuję tak w kościach, że ten rok naprawdę będzie dobry, naprawdę będzie przełomowy i przyniesie naprawdę dużo, dużo dobrego, albo po prostu dużo, dużo też kolejnych zmian. A odnośnie jakiegoś rynku, ekonomii, to jakby mamy takie czasy, że chyba naprawdę dużo, dużo się dzieje. W poprzednim roku jakiejś wojny, w poprzednich latach choroby, rekordowe inflacje i to wszystko jakby będziemy kumulować się przy, no, w najbliższych latach. To, co się wydarzyło czasami 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu, teraz w 2023, 4, 2025 będziemy jakby przyjmować na klatę tego konsekwencje. No i dzisiaj sobie trochę powróżymy, co to się może Wydarzyć. Jak już kiedyś mówiłem w odcinku szóstym na temat prognozowania, mówienie to, co się wydarzy, to jest jedynie jakby prognozowanie na podstawie faktów i to się, jakby jak wszystko, może wydarzyć bądź nie. Możemy mieć rację, bądź nie. Zawsze mimo jakby najlepszych danych, najlepszych intencji możemy się mylić, no ale jakby. Niemniej i tak się pokuszę o tutaj, właśnie prognozę na ten rok, także możecie mnie rozliczać za rok. No i sobie odpowiemy na pytania, czy ta, ta bańka pęknie, co z cenami, co będzie z cenami, co się już dzieje z cenami w styczniu, bo już mamy jakby pewien pogląd. Dlatego chciałem nagrać ten odcinek właśnie w lutym, żeby już widzieć, jak to jakby wygląda, dokąd jakby już ruszamy, zmierzamy i różne inne ciekawostki. W zeszłym roku byłem na jednej z konferencji, i taka pani z poważnej firmy konsultingowej przedstawiła wykres analizujący rynek nieruchomości i pokazywała m.in. wykres, na którym było, że rekordowa ilość gotówki jest trzymana przez Polaków na kontach bankowych. Rekordowa, Jeszcze nie pamiętam liczby, ileś tam miliardów. No i oczywiście w kontekście deweloperzy, ostrzą na nią zęby no bo widzą ile jest jakby gotówki na, na rynku no i jakby budują mieszkania po to żeby oczywiście tą gotówkę jak najwięcej wyciągnąć aczkolwiek no ta gotówka wciąż siedzi i się nie rusza. Pytanie dlaczego? Skoro Polacy mają tyle pieniędzy na koncie no to czemu ją jej nie wydają? Otóż no powodów oczywiście jest kilka między innymi to, że mamy myślę, że ogólnie rzecz biorąc Niepewne dosyć czas Status quo, że w Europie wojny być nie może, no to jakby został w zeszłym roku złamany. Wciąż ta wojna trwa. No i jakby niektórzy pewnie poniekąd mają to w głowie: OK, tutaj coś się dzieje niedaleko, a nie daj Boże, tutaj, no to biorę, biorę gotowe i jadę. I jadę gdzieś tam, tak? Za ocean. To jeden jakby z pewnych powodów. No i też może niektórzy dużo więcej jakby myślą na temat potencjalnej wyprowadzki przemieszczenia się no i jakby nie chcą za bardzo jakby tej gotówki po prostu wydawać no bo jak to się mówi nie wiadomo co będzie tak nie wiadomo co będzie także jest jakby nastrój dosyć niepewny i ludzie nawet mimo tej inflacji wolą sobie trzymać to na koncie. Ale jeszcze jakie są powody? No, jeszcze jeżeli mowa o oszczędnościach, zawsze są jakby, trzeba analizować oprócz rynku nieruchomości. To w kilka minut przeanalizujemy sobie alternatywne jakieś tam możliwości, co można zrobić z wolną godówką. I jednym z nich jest giełda. Giełda, na której ludzie grają, wygrywają miliony, przegrywają miliony. No i jakby, ale jest jakby dosyć popularną, popularnym narzędziem inwestycyjnym i dużo osób czy też funduszy no inwestuje inwestuje na giełdzie. W obecnych czasach wysokich stóp procentowych generalnie no giełda nie jest jakby, jakby najszczęśliwszym kierunkiem, ponieważ firmy im koszty rosną. A jak im koszty rosną na zyski powiedzmy pozostają na podobnym poziomie, no to jakby marża jakby się kurczy. No i finalnie dla akcjonariuszy zostaje zostaje po prostu mniej też dużo firm upada, także giełda obecnie jest dosyć ryzykowna, dlatego ludzie zamiast na giełdę wolą sobie nie robić, być może nic. Ci, co byli fanami gry na giełdzie i sobie czekają, tak? Sobie czekają. Jeszcze złoto, złoto obecnie mimo wysokiej inflacji jakoś szczególnie nie, nie rośnie, także też niektórzy zamiast jakby mrozić kasę w złoto też wolą trzymać na koncie. No i też mamy lokaty, obligacje, które są, czy tam konta oszczędnościowe, ja bym to wrzucił tak w tym wypadku wszystko do jednego worka. No i to jest jakby bardzo teraz popularna forma w cudzysłowie inwestowania, no bo to, to ja bym przez in, cudzysłów, no bo tam ciężko to nazwać inwestowaniem, po prostu jakby ochrona kapitału. No, i to jest bardzo teraz popularne ze względu na wysokie stopy, inflację. Teraz konto bankowe czy oszczędnościowe na 7-8% jest to możliwe, a jest już bardzo konkretny procent, a właściwie ryzyko jest niemalże zerowe, a czujemy się bezpiecznie i możemy w każdej chwili te pieniądze wyciągnąć. I to też moim zdaniem jest jeden z głównych powodów, dlaczego Polacy jakby wstrzymują się z zakupem czy z jakimiś. Agresywniejszymi inwestycjami i trzymają sobie ten pieniądze na koncie, czy też na koncie oszczędnościowym, lokatach, obligacjach, innych tego, tego typu instrumentach. Odnośnie nieruchomości, w ostatnim roku generalnie nieruchomości delikatnie wzrosły. Delikatnie wzrosły, no zależy jakiego typu, co, gdzie, jak, ale to są wzrosty rzędu kilku procent. Mimo inflacji 20, około 20%. A faktyczna to nawet była większa. Także nieruchomości mają to do siebie, że powinny chronić co najmniej kapitał przed właśnie wzrostem wzrostem inflacji, że po, powinny rosnąć co najmniej o tyle o inflacja, urosły mniej, dużo mniej, dlatego można jednoznacznie powiedzieć, że wartość nieruchomości spadła wartość nieruchomości w zeszłym roku zdecydowanie spadła. Co do cen nominalnych, one wzrosły, ale także tutaj też od razu dla ludzi, którzy czekają na spadki nieruchomości, no to właściwie one już nastąpiły. Już jesteśmy w cudzysłowie po spadkach cen nieruchomości, wartości bardziej nieruchomości. Także jak ceny nieruchomości, wa wartość już spadły. No to pytanie, czy jeszcze może się coś takiego wydarzyć, że te ceny nominalne faktycznie spadną jeszcze bardziej? No bo skoro jakby mamy taką inflację, deweloperzy już no, nie są w stanie budować po tyle, co budowali, teraz koszt odtworzeniowy, czyli koszty dewelopera, koszty dewelopera, niczym żadnej marży, budowy. Mm, Mieszkania w Warszawie jest to około 8,5 za metr kwadratowy w Warszawie. Także, no, także tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. Także, no, absolutnie no, nie znajdziecie mieszkania nowego, budującego się w dobrej lokalizacji w Warszawie no, poniżej tej kwoty, no bo to znaczy, że albo w pobliżu nawet, no bo to znaczy, że deweloper by sprzedawał w ogóle bez. Bez marży, także to nam jakby ustala jakby jakieś minima, a rynek pierwotny ciągnie też ze sobą rynek wtórny. Także jest to ze sobą mocno powiązane. Liczba sprzedanych kontraktów deweloperskich na budowę mieszkań w zeszłym roku, w trzecim kwartale 2022, spadła aż o 55% w stosunku do 2021 roku. Także dużo mniej jakby budów zostało rozpoczętych, a to oznacza mniejszą podaż i a popyt. Potem sobie o nim jeszcze porozmawiamy. Kredyty bankowe dostępność znacznie znacznie zmalała w zeszłym roku. Stopy procentowe wyłączyło część kredytobiorców, już nie wspomnę o wzrostach czynszów w kosztach, kosztów życia. No to też jakby to pozmieniało sporo sytuację, ale w tym roku, z tego względu, że idą wybory, idą wybory, to ta sytuacja ma się poprawiać, mają wprowadzić programy, programy które ułatwią branie kredytu. Już banki luzują pewne, pewne wymagania odnośnie kredytobiorców pytanie jak to jakby faktycznie wpłynie na rynek na ile się on jakby poprawi ten rynek klienta kredytowego no tego wiadomo do końca nie wiemy na pewno coś pomoże ale czy to tak wpłynie że to nagle nagle powróci popyt sprzed załóżmy z roku 2021 moim zdaniem nie z tego, że mamy inne ceny. No koszty życia no jakby są większe i jakby takie pozostaną. Stopy procentowe nagle nie spadną do, do 2%, czy iluś tam. Moim zdaniem, że to rządzący, aż tak nie będą, nie będą jakby szaleć i iść na rękę. Także te dostępność kredytów się w tym roku powinna polepszyć. No ale jakby tak powiem, szału. Moim zdaniem nie będzie aż takiego. Także też wracając troszkę do tej informacji z początku, że jest rekordowa ilość gotówki na kontach Polaków, no to też odnotowano rekordowy popyt, czyli rekordowa ilość osób chce kupić swoje mieszkanie. Rekordowa. No teraz pytanie, no to czemu jakby nie ma bańki, albo wszystko się nie sprzedaje na pniu, skoro jest rekordowy popyt i mamy dużo gotówki. No, więc, no z tych rzeczy, co powiedziałem wcześniej, niepewność i tak dalej. A druga rzecz, po prostu część ludzi na świecie nie stać na takie mieszkanie, jakie by chcieli kupić. Po prostu, po prostu ich nie stać, nie mają zdolności, nie mają pieniędzy, whatever. No bo po prostu się wstrzymują no bo liczą że ceny spadną tak no bo nie wiadomo co będzie także popyt jest ogromny że chce kupić ale się z pewnych względów wstrzymuje albo jego sytuacja finansowa go wstrzymuje albo po prostu jakieś jego przekonania czy sytuacja globalna na rynku. Teraz jeszcze kilka informacji z takich naszych obserwacji w naszym biurze nieruchomości Etheria co się jak klienci się zachowują jak klienci się zachowują no, w początku czy z końcu tego roku. I odnośnie sprzedających. Klienci sprzedający, mimo że wiedzą, widzą, że popyt się zmniejszył versus kiedyś, coś tam czytają o kryzysie, o inflacji itd., no, to nie za bardzo chcą schodzić z cen. Także co my zaobserwowaliśmy? Że ceny ofertowe wzrosły. Wzrosły tyle, co inflacja, Ceny transakcyjne nie. Ceny transakcyjne nie. I część sprzedających po prostu no też jakby daje sobie na wstrzymanie. Wystawia bardzo wysokie ceny. No i po prostu czeka. Jakomu się nie śpieszy, to jakby to po prostu wolą sobie poczekać na lepsze czasy, aż to minie. No i także jakby oni nie, nie za bardzo się przejmują tym, że. Jest spadek tych kredytów, wolą sobie, przynajmniej z tego co my jakby obserwujemy, poczekać na klienta, ci co, ci co mogą. Odnośnie kupujących inwestorów na wynajem, to część już jakby widzi: OK, to pieniądze leżą na koncie, no to może kupię coś na wynajem, bo teraz wynajem jest świetną, no wynajmuje się wszystko na pniu w rekordowych cenach, no ale część klientów. Też to, co mówiłem na początku, się wstrzymuje, bo nie wie co będzie, a kupi, to potem nie wiem. Te ceny jeszcze mogą spaść, a ja może teraz se wsadzę na lokatę, jeszcze poczekam. Także, także tutaj, jakby część inwestorów ruszyła na zakupy, a część, część nie. Jeśli chodzi o kupujących, to proces zakupu u nich, z tego co obserwujemy, jest, z, jest dłuższy niż kiedyś. Niektórzy czują, że mogą się dłużej pozastanawiać i powybrzydzać. No, aczkolwiek i tych klientów generalnie jest, obserwujemy, że jest mniej, ale też kupują. Kupują, bo też niektórzy są świadomi i moim zdaniem, jakby to jest słuszny, sposób myślenia, że no. Tańszych cen nie będzie, że nieruchomość to nieruchomość. Jak już zostanie dzisiaj zakupiona, no to już jakby są jej właścicielami i szansa, że coś tam się nie wiadomo co wydarzy, jest bardzo nikła. A jednak, co jest to wciąż jedno z bezpieczniejszych aktywów właściwości nieruchomości, czyli ochrona przed inflacją. Teraz tego nie obserwujemy. Do no inflacji jest 20%, to nieruchomości powinny rosnąć 20%. Ale moim zdaniem, część ludzi jakby czuje i to wie, jak już wróci popyt, czyli wróci zdolność kredytową i pozytywne nastroje na rynku, to te ceny, moim zdaniem, mogą eksplodować. I ta inflacja, co teraz jest, potem jakby zostanie dodana do, do cen nieruchomości i wyobraźcie sobie, jakie mogą być, jakie mogą być wtedy wzrosty. Bo jest to zbadane, że jest gotówka na kontach Polaków rekordowa, jest popyt. Ludzie chcą kupować, tylko po prostu aktualnie albo czują się niepewnie, albo ich nie stać, nie mają zdolności. Także ci ludzie na pewno ruszą na rynek. Pytanie jest kiedy? Pytanie jest tylko kiedy. Także dzisiaj, moim zdaniem, jest świetny czas na zakupy. Można trochę powybierać i kupować. A co będzie za rok za dwa? Moim zdaniem na pewno taniej nie będzie. Ceny ewentualnie mogą zostać na podobnym poziomie. A spadków ja bym nie wróżył. To mówię to, to są raczej jakieś marzenia, oczekiwania klientów kupujących, którzy mają aktualnie gotówkę i tak sobie myślą: "A dobra, jak spadną o 10%, no to teraz kupię". No ale to, to, to może jakby tak, już od kilku lat niektórzy kupują, bo liczą na spadki i jakby i tak mogą, jakby w, tej, w tej fazie pozostać. Także podsumowując, zbliżają się wybory. To moim zdaniem może poprawić delikatnie sytuację i kredytowo ogólnie na rynku, no bo rządzący będą chcieli pokazać, zobaczcie, dzięki nam, jakby Polakom, stać na mieszkania, czy jakieś tam inne historie. Z drugiej strony nakładają podatki. Na nieruchomości, to no mogą wzrosnąć jeszcze czynsze najmów, no i ogólnie, jakby trochę zniechęcić z drugiej strony do, 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 do zakupu. Także, jakby takie siła z jednej strony na plus, z drugiej strony na minus. Popyt jest przeogromny, ale moim zdaniem on w tym roku się jakby nie, nie uwolni. Ludzie, jakby w moim zdaniem w 2023 nie zaczną jakby jakoś masowo kupować nieruchomości. A też pytanie, czy mamy bańkę na nieruchomościach? No, jakby to chyba ten podcast już wcześniej troszkę na to odpowiedział. Moim zdaniem, nieruchomości wciąż są jakby, znaczy już ta cena, wartość nieruchomości spadła. Ceny są moim zdaniem lekko niedoszacowane przez tą inflację, i one mogą jakby, mogą moim zdaniem na 99% urosną w ciągu roku, dwóch, trzech znacznie. A obecne, obecne ceny po prostu są, jakie są. I tak nam daleko do, do krajów na, na zachodzie, gdzie płacą po 8-10 tysięcy euro za, za nieruchomości, czy oczywiście i więcej 20-30. Także i tak nam, jakby, i tak, tak, tak nam do tamtych cen jeszcze dosyć daleko. Nawet patrząc. Na najdroższe miasto, w którym my działamy, czyli na, na Warszawę. Także prognozy na ten rok 2023, moim zdaniem, będzie tak zwany trend boczny, mówiąc językiem giełdowym. I 2024 5 moim zdaniem, w którymś z tych rok będzie jakby eksplozyjny odnośnie cen nieruchomości, czyli one mogą jeszcze mocno, mocno wystrzelić. No i co? No i. Takie mam przewidywania, nagrywam to w lutym 2023, można tego <laughs> mnie sprawdzić za, za rok, czy miałam rację i rozliczyć tego, tak? Jestem na to, na to gotowy. Drugi shaczul, jeżeli słuchasz tego, to mam nadzieję, że było to niezwykle wartościowy materiał dla Ciebie, że pomógł trochę jakby zrozumieć, co się dzieje, co się wydarzyło i co się może wydarzyć. Przypominam, że to była tylko moja prognoza na podstawie jakichś faktów doświadczeń. No i co? W myśl zasady to życzę, co życzę Tobie, co życzę sobie, to przede wszystkim w tych jakby zawirowanych czasach życzę tobie przede wszystkim takiego optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Że będzie dobrze, że będzie coraz lepiej, że każda zmiana niesie ze sobą coś, coś fajnego, coś pożytecznego, coś co wniesie nasze życie na wyższy level. Także Tobie sobie hmm, tego życzę. No i co? Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!